29. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych została rozstrzygnięta, a jednym z jej laureatów jest bolesławianin z Zespołu Szkół Budowlanych Adrian Rymasz. W finale rozegranym w Ostrzeszowie wśród 86 uczestników swoich zawodników miało 46 szkół z całego kraju. Adrian nie tylko zdobył tytuł laureata, ale również zajął bardzo wysokie 10. miejsce wśród tej elity budowlańców z całej Polski. Warto podkreślić, że nasza szkoła była jedyną szkołą z Dolnego Śląska, także Adrian bronił honoru nie tylko Szkoły Budowlanych Bolesławcu, ale też całego naszego województwa. Adrian jest skromny i nie przecenia swojego sukcesu, ale jest dumny z osiągnięcia. Przygotowania do kolejnych etapów olimpiady wymagały od niego dobrej współpracy z nauczycielami i opiekunem. Przygotowania to przede wszystkim były lekcje w tej szkole. No i oczywiście wymagało to kilku spotkań po lekcjach. W domu oczywiście czytałem kilka książek, które ten nauczyciel mi tam pomogli zdobyć, podawali. I to głównie chyba wszystko. I w internecie wiadomo, szukanie wielu nowych rozwiązań, bo to wiadomo, wszystko się cały czas rozwija, żeby być na bieżąco. No i przyglądanie poprzednich arkuszy z ubiegłych lat. Z trzech dni spędzonych w Ostrzeszowie prawie cały jeden dzień wypełniony był olimpijską rywalizacją. To było podzielone na trzy etapy. Pierwszy trwał 2 godziny, potem odbyła się pół godzina przerwa i kolejne 2 etapy po 1,5 godziny, również z półgodzinną przerwą. W finale olimpiady Adrian otrzymał do rozwiązania zadania, do których był dobrze przygotowany na lekcjach w szkole. Zadania konstrukcyjne. Mieliśmy takie sporo lekcji właśnie konstrukcji. Czułem się pewnie z nich, no i jak zobaczyłem jakąś tam ramę czy jakąś tego belkę dwuteową, no to poczułem, że to dla mnie. Popołudnie to już był czas wolny, a następnego dnia odbyła się gala wręczenia nagród i ogłoszenie wyników olimpiady. Warto zaznaczyć, że to ogłaszanie wyników na Olimpiadzie Budowlanej w finale centralnym ma taką swoją tradycję i następuje to zawsze od ostatnich miejsc, także napięcie tam rośnie w miarę jak są wyczytywane kolejne osoby, a nasz uczeń na przykład siedzi jeszcze i czeka, to już wiadomo, że będzie coraz wyżej. Nie? Tak, albo że zapomnieli o mnie. Dyrektor szkoły podkreśla, że ten sukces to efekt pracy nauczyciela, opiekuna i samego ucznia. Ale przy okazji chciałem pogratulować rodzicom, że mają tak wspaniałego syna i osiąga tak znaczące sukcesy, będąc w klasie trzeciej. Przed nim jeszcze jest klasa czwarta, no poprzeczkę sobie wysoko zawiesił, dlatego że 10. miejsce w następnym roku w olimpiadzie to będzie, można tak powiedzieć żartobliwie, stagnacja. Także liczymy na tak zwane pudło w przyszłym roku, będziemy trzymać kciuki i wszystko będziemy robić, żeby osiągnąć ten sukces. A będzie warto nie tylko z zasadniczych względów, ale również dlatego, że będzie to jubileuszowa 30. edycja tej olimpiady.